Dzień dobry. Choinka nadal stoi, więc to nie sen. Poranek chłopca z liceum, który postanowił sobie ustawić zalesiniki. Pankejki znaczy, okay. Proszę. Uwaga, uwaga. Pankejki zrobione. Teraz tylko syropik. Ostatnie 7 dni we vlogmasie, czyli owsianka z owocami leśnymi, mam tutaj orzechy włoskie, świeżo zmielone siemię lniane, cynamon i uwaga, dostałam jeszcze pancake'a od Kuby. W sumie wygląda jak taki racuch. A do tego kawa w moim ulubionym teraz kubku, to jest taka szklanka z Ikei. I jest to kawa ta z Guatemali, którą wam parę dni temu pokazywałam, jest po prostu boska z mlekiem ryżowym. I oczywiście w kemeksiku. Zgadzam się. Wyobraźcie sobie, że podjechał ze mną Kuba do centrum. Chodź, idziemy, idziemy. Będę się spotkać z Małgosią, która była u mnie w podcaście. Ostatnio widzieliście w Warszawie. Idziemy na kawę, Kuba idzie do szkoły i jest przepięknie. Kochani, wróciłam właśnie do domu z cudownego spotkania z Małgosią. Aż chciałabym móc wam powiedzieć, o czym gadałyśmy, ale zostawię to. Cicho, Karolina. Słuchajcie, kupiłam ostatnie rzeczy do moich prezentów. Kupiłam dwie ramki do zdjęć, teraz mogę to powiedzieć, bo ten film leci w święta. Kupiłam też papier do pakowania i zamarzłam na kość. Jest po prostu świat śniegu. Ja teraz będę sobie szykowała jakieś jedzonko, trochę posprzątam, trochę popracuję, a potem wróci Kuba i dzisiaj pieczemy pierniczki. To będzie prawdziwe wyzwanie, pierniczki wegańskie oczywiście będą też zrobione w wersji zdrowej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A ja teraz mówię, jestem strasznie głodna, więc chcę coś upichcić. Widzimy się przy pierniczkach. Dzisiaj na lunch, słuchajcie, resztki z wczoraj, czyli wczorajszy gulasz. Dogotowałam sobie kaszę jaglanej, którą zmieszałam z tahini i musztardą, marchewka z jabłkiem i kapusta kiszona, trochę siemienia lnianego, trochę słonecznika i jemy. A za oknem już prawie ciemno. Słuchajcie, pękła mi obudowa i kupiłam sobie w Tigerze to. Wydaje mi się, że Łukasz, mój kolega, ma taką samą. Łukasz, masz taką? Bo tak coś mi się kojarzy, ale po prostu mnie urzekła i potrzebuje ochrony. Plus pasuje mi do paznokci. Słuchajcie, minęła godzina i dopiero teraz miałam przyjemność zjeść mój lunch. Jest 16:20, ale zepsułam się telewizor, więc był u nas pan, który naprawiał nam antenę. Trochę nam to zajęło. Teraz ja zabieram się za pierniczki, dołączy do mnie Kuba i będziemy je razem ozdabiać. To będzie taki punkt kulminacyjny, a pod wieczór ogłoszę zwycięzcę konkursu. Także zaraz wam pokażę, jakiego używam przepisu i składników. Przepis, moi drodzy, jest banalny. Do jego przygotowania potrzebuję mąki gryczanej, mąki z cieciorki, syropu klonowego, oleju kokosowego, soku z pomarańczy i skórki z pomarańczy, przyprawy do piernika, proszku do pieczenia i imbiru. A przepis jest ze strony True Taste Hunters. Słuchajcie, pierwszy krok to jest rozpuszczenie wszystkich płynów oraz oleju kokosowego, żeby stworzyło jedną taką emulsję, więc troszeczkę zwiększę ogień, bo coś mi się nie chce rozpuścić. Potem trzeba to wystudzić i dodajemy do tego suche składniki i gotowe. A teraz rozpuszczamy. Tutaj mam suche składniki, czyli mąkę z cieciorki, mąkę gryczaną, przyprawę do piernika, proszek do pieczenia i imbir. Łączę, dodaję mokre składniki i odstawiam do lodówki na 2 godziny. Ciasto jest zawinięte, leci na 2 godziny do lodówki i wracam do was z Kubą na wykrawanie i pieczenie. Słuchajcie, robię właśnie miniaturkę i znalazłam w starych zdjęciach screena ze Skype'a 3 lata temu. To jest mój Kubuś! A tu ja. Młodzi, piękni. Ostatni vlogmasowy obiad, czyli niezastąpiona, tak jak wczoraj była niezastąpiona chyba sałata, dzisiaj jest też niezastąpiona sałata. Czakalaka, ryż i posypałam sobie jeszcze sałatę jabłkiem i pomarańczą. Mam ochotę na coś takiego świeżego. Bo jutro już nie vlogujemy. Już nie vlogujemy jutro? Nie. Ficik na Wigilię klasową. Elegancja Francja, a na prawdziwą? O Jezus, aż się za ten. A na prawdziwą? Przejście jak w stylu tego. No. A na prawdziwą jeszcze nie wiem. No, a za chwilę teraz się przebierz, bo robimy wałkowanie. Więc tak,
Witamy w Karolina i Kuba Cooking Show. To jest jakaś znana firma. Ej, teraz, ale patrz, teraz się czyta. No teraz się czyta. W każdym razie mamy tutaj wysypaną mąkę gryczaną. Nie byle jaką. Bo jest to bardzo ekologiczna i znana firma. Dobra, słuchaj, w lodówce jest ta kulka, pokaż ją. Nie wiem, czy wystarczająco tym sypnęłam. Zobaczymy, co się stało. Czekaj, ja się trochę boję o to ciasto, wiesz? Chodź, musisz w kadrze. Ono ma być naklejące. Powiedzieli, że będzie klejące, ma być klejące. Wiem, no na pierniki w końcu. Tak? Bo nigdy nie robiłam. Zdawało, że jak robiłem rok temu, też było takie. No, ale jest kurczę. Ale prawdziwą. Będzie pyszna. To nie jest jakaś kandyzowana. Daj to bąknąć. Tak nie pięknie. Pomarańczą. A to nie dobrze? Tak trochę, bo zaszła. Wiesz, tutaj normalnie jest w przepisie? Rum pomarańczowy. Nie rum, tylko likier pomarańczowy. A ja dam sok pomarańczowy. Proszę, taka kuleczka. Piękna. Kazali przełożyć na pół. Taka fajna. Można by to zjeść tak. W sensie to są takie składniki, że nie zaszkodziłoby cię, ale raczej nie było. Może oprócz tej mąki. Ale mąka gryczana to jest po prostu kasza gryczana, która jest. Będziesz to gwałczył? Może powiedz coś ciekawego. W całych świąt. No już życzyłem. Ja chcę surować, a ty coś możesz powiedzieć. Powiedz, a ja ci tobie chcę coś powiedzieć. Kuba, ja chcę tobie coś powiedzieć. No. Będziemy musieli dzisiaj wybrać zwycięzcę mojego giveawaya. A co jest na giveawayu? Do wybrania jest paczka, paczka tych. No, a jakie było zadanie? Z jakie był warunek? Trzeba było wrzucić zdjęcie w klimacie świątecznym na Instagrama z hashtagiem gwiazdka z Karo i napisać po prostu co się wprowadza w świąteczny klimat, ale chodzi głównie o hashtag gwiazdka z Karo i powiedziałam, że wybiorę najfajniejsze zdjęcie. I stwierdziłam, że fajnie będzie, jak ty wybierzesz. Spoko, da się zrobić, daj. Więc możesz teraz wejść na tego Instagrama, możesz to przejrzeć, jak okay. Ja będę to. No to możemy wybrać od razu na tym filmie. No tak, bo to jest dzisiejsze. Ale to się lepi strasznie. Dotkniesz takiej ręce, jakbym wsadził w jakiś lukier, sorry. To może teraz jest lepiej, jak tak... tak podsypałam. Jezu, jak się dobrze wygląda w tym aparacie. Ja takiego nie wiedziałam, zobacz, jestem cała taka jakaś trochę prześwietlona. To fajne. Fajne? Nie fajne, o co chodzi. W każdym razie chodzi o to, że dużo osób mówiło, że nie. O, mandarynki! I to ile? To fajne. Dużo osób mówiło, że. Dobra. Ej! Proszę, no, Karo, nie rób sobie żartów, że zrobisz taki jeden wielki. Jeden taki chcę. Nie, zróbmy więcej małych. Ale chcę na razie tak po prostu sobie. A, nie mamy w ogóle wyłożonej blachy. Nie mamy nawet blachy. Kurde, uważaj. No nie, to aż nie. Aż szkoda wyjmować. No masakra. Może poczekamy, aż mama to zrobi. Dobra, no ale wykroić możesz, nie? No. A ty możesz. Nie rób tego dużego, proszę. Jednego, przecież będę to zaraz dalej wałkować. No, jak ci idzie? Ciężko, ciężko. Zostałam taką gwiazdę nawet. Jak na razie mam jedną faworytkę. No to łatwo. Nie wiem nawet kogo. Nie no, serio, tak w ogóle to jest bardzo dużo, jest bardzo dużo ładnych zdjęć. Ale takie kurde. O, ale to co ty byś wstawił, powiedz mi? Jak ty byś miał zrobić taki... Pamiętasz, jak kiedyś miałem konkurs? Tak, Kuba wygrał kiedyś taki konkurs. Taki konkurs BMX-owy, że zdjęcie, świąteczne zdjęcie z rowerem i postawiłem rower pod choinką i na nim kropusia. Można go zobaczyć na moim Instagramie. Jest na samym dole, trzeba przeskrolować. Instagram.com kośnik Jakub Sobański. Tak. 100 postów, to jakiś trzeci post mój. Ale... I co wtedy wygrałeś? Dużo rzeczy, całą paczkę z ciuchami i jakieś części. Szat. A które było zdjęcie? Ja? I jeszcze było, ono było tak specjalnie zedytowane, żeby nie było widać ręki, która trzyma rower. A kropuś siedział bardzo grzecznie. Proszę Państwa, mamy gotową tackę. Blachę. I udało mi się wykroić takie cieniuteńkie. Musisz się cofać, bo mnie nie widać. Musisz się cofać. Ciężko znaleźć się. Właśnie ty mów, co ja to będę robić. Takiego. Kuba was krytykuje. Wszystko jest pięknie. Zdjęcia są bardzo ładne. Ale szukam czegoś, co mi się rzuci w oko i w sumie znalazłem. Ale nie możemy podjąć decyzji. Na przykład jedno mam zdjęcie, które jest tak piękne, ale obawiam się, że jest zebrane z internetu. Które? No, stara, to zdjęcie jest cudowne. Ale wejdź na profil tej osoby. Myślę, że nie jest. Ta osoba robi te zdjęcia. Piękne jest to zdjęcie. Co jest napisane? Albo nie wiem, czy tak powinniśmy zdradzać. Ma fajny opis, czy w ogóle jest... Opis jest bardzo fajny.
Mogę nawet przeczytać chyba. No to dawaj. Nic tak nie wprowadza w świąteczno-zimowy nastrój jak wycieczka do Narni. No, fajnie. Fajne. Z polotem, proszę Państwa, z polotem. No, coś jeszcze pokażę. To jest super. Kuba ma jednego faworyta, ale nie wiemy, czy to jest poprawne poetycznie. I to jest opis? Opis tylko brakuje tylko bombek. No właśnie, bo może to nie chodzi o mnie w ogóle. Tylko ktoś przypadkiem użył tego tak. Jest, brakuje tylko bombek, gwiazdka, skaro, świetełka, muzyka, filmy, ciepły sweterek. Okej. Okay. No to ta osoba wie, że to jest ich zdjęcie i Kuba bardzo tak. daje opiekę. No, coś jeszcze? Bo coś widzę, że cienko, zaraz wylosujemy. No. Jeszcze jest jedno fajne zdjęcie, ponieważ pani ma na sobie z 2 kg mandarynek. A Kuba, Boże, mandarynki to słabość Kuby. Czyli muszę przeczytać opis. Paint film. Myślę, że są też osoby, które używały tego hashtagu z jakiegoś powodu. Bo o coś mi chodziło. Więc gwiazdka z Karo. No, dodaję zdjęcie świąteczne, napiszę gwiazdka z Karo. No nie. Tutaj mamy takie fajne... O. Dużo jest ładnych zdjęć pierników. Tak? Które wyglądają jak niewegańskie. Właśnie, że ktoś z Was oznaczył niewegańskie pierniki, to jest coś nie tego jest. O, ale ktoś ci oznaczył ciebie. No tak, parę osób mnie oznaczyło. My dear. Ha! Speaking of! Ja bym tej pani wysłał to, bo robi tak cudowne zdjęcia. A, my dear, speaking of. Wait for it. Nie widać. Tutaj... Pani robi piękne zdjęcia. Pani? Widzę, że jesteś na pani tutaj z kimś. Bo nie wiem, ile ma lat. I... Czy to jest ta osoba, co wrzuciła to na rynek? Zobacz, jakie piękne zdjęcia im zrobiła. Piękny op, piękny ten. A, no tak, więc myślę, że to jej. Poczekajcie, muszę wam to pokazać. Chodziło mi o to, ale to jest... Deer. To nie jest jeleń, tylko to jest z Renifer, ale... Renifer. Reindeer. A! Renifer jest z rodziny jeleni. Snow deer. Snow deer. Dobra, Kuba, trochę za dużo się to zajmuje czasu. Losujemy? No to jak chcesz, to ty jeszcze na ten... Ja powinna mieć swój werdykt. Uno, dos. Kurde. Ciężko, co? Chyba, że podzielisz to. Nie, no nie było takich zasad. Może wylosujemy spośród finalistów, a mi teraz szkoda, bo te osoby się dowiedzą, że to jest ich. Będą wiedziały, że były tak blisko. Patrz, oni to widać w tle. Odsuń się. To była miniaturka. Jak nie. Słuchaj, prawie skończyłam pierwszą blachę. Dobra, to daj mi się pobawić. Poczekaj, ale ja tylko dorzucę. Nie, no ja myślę, że to wygrało. Zdjęcie jest tak ładne, zobacz. Okej, okay, jeżeli jesteś... Teraz widzę po tobie, że ty naprawdę czujesz to zdjęcie. Tak. Mamy zwycięzcę! Pokaż je. Zwyciężczynię. Zaraz zrób oficjalny werdykt. To zdjęcie jest cudowne, ogólnie cały Instagram tej... Dziewczyny. Która nazywa się Królicze Serce Dziewczyna. Dziewczyna Sercna. Bardzo ładne zdjęcie z bardzo fajnym opisem. I w sumie takie jako jedyne jest, takie, które. Nikt nie wstawił zdjęcia takiego krajobrazu. To teraz wejdź na jej profil, zobacz jak ma na imię. Nazywa się. Na imię ma. Nie ma imienia. Nazywa się Starry Jake with a Grateful Heart. Ale też zwiedzała dużo. Widać, że dużo podróżuje. No. Bardzo dużo. I dodaje przepiękne zdjęcia i na przykład takie piękne ciasta piecze. I mam nadzieję, że są wegan. Tak, jest napisane otwarte klatki, wegańskie słodycze konkurs. Oznaczone. No to super. Słuchajcie, mamy zwycięzcę. Podziękujcie Kubie za nazywa to. Nazywa się Rabbit Hearted Girl. Tak, shoutout. Shoutout, tak. Ona ma do ciebie napisać, czy na niej napiszesz? Ja napiszę. Bo wiem, kto to przecież napisze na Instagramie, że wygrała. Ale jeszcze nie mów, bo to dopiero będzie zdradzone, że w sensie teraz, jak wy to oglądacie, to ta osoba się właśnie dowiaduje. Gratulacje! I daj znać, jak masz na imię. Co ty łączyłeś? Nie wiem, co to był za dźwięk. A teraz, kiedy to nagrywamy, to jeszcze oczywiście wszystko jest top secret. Słuchajcie. Tak wygląda pierwsza... Dobra, daj mi to, tu nie spadnie. Tak wygląda pierwsza... Spadnie, wszystko się stuka. Tak wygląda pierwsza blaszka i uważam, że jest bardzo fajnie. I teraz wskakują na, nie wiem, 8 minut do piekarnika 175 stopni. I my w tym czasie na przykład będziemy się pakował drugą porcję, bo ja już mam dość, bo się strasznie klei, więc trzeba dobrze podsypać. Także lecimy, proszę Państwa.
I można by nastawić jakieś... kurde. Ta-dam. No 7, no do 21. Tak? Ale muszę zrobić czas na 7. O! Mam nadzieję, że w tym czasie nie przypalą nam się. Wspomnienia z podróży. Ale jest 6 komentarzy. Może jakieś wspomnienia z podróży. Okej, okay, no powiedz, gdzie ostatnio byłeś. We Włoszech. Byłem obok, dokładnie w Ponte di Legno, godzina drogi od Madonny di Campiglio, czyli tak? Takiego bardzo znanego kurortu narciarskiego. Dojechaliśmy tam z myślą, że... jak to się mówi? Że no będzie, że będzie śnieg, no. Licząc na śnieg. Licząc na śnieg. A wyszliśmy z auta i było cieplej niż w Polsce. I można było w samej koszulce chodzić, bo było jakieś 12 stopni. Ale na szczęście na górę, jak wjechaliśmy już też tego samego dnia, okazało się, że jest dużo śniegu. Co było miłym zaskoczeniem. To było miłym zaskoczeniem. Generalnie jeździłeś nawet tak przez weekend i tyle. Przez weekend. I najlepsze wspomnienie? Z wyjazdu? No. Czy nadaje się na nagranie? Nie, ogólnie cały wyjazd bardzo miły. W fajnym gronie. Byłem z moim kolegą. Dobrze, poprzedni wyjazd, na jakim byłeś? Paryż? Nie. No tak. A jeszcze byłem na Tośnienie, czy dobra? Byłeś w Paryżu. W Paryżu. Najlepsze wspomnienie z Paryża. O, będzie ciężko. Będzie ciężko. Choinka. Wieża Eiffla. A, Boże, wiesz, że nie skumałam? Kompletnie, tak jak ty. Wieża Eiffla migocząca. To nie jedzonko pyszne. Dobra, zupa cebulowa. Tak. Z serem. Z Le Potager du Marais. A teraz ty wykrawaj, bo tutaj mamy, tak? Mogę zrobić behind the scenes. Patrz. Behind the scenes. O, proszę. Wybrałeś taką? No dobrze, niech tak będzie. A ta słynna mąka, którą mówił Kuba, to ta. Hashtag no ad. Tak, not sponsored. Not sponsored. A teraz powiedz, na jakich byłeś wcześniej w wyjeździe jeszcze, przed Paryżem. Cofamy się. Do tyłu. Nie będzie. No ziomuś. W Grecji pan był. A, to wakacje już. To no, Grecji. To był październik, we wrześniu. A, w Brzozowie byliśmy. W Brzozowie tam byliśmy. Najlepsze wspomnienie z Brzozowa? Koty. Koty i dżem brzoskwiniowy. O Jezu, brzoskwiniowo-nektarynkowy. Wiesz, że wcześniej ustaliliśmy, że robimy głównie tam, ale nie, no dobrze, to też są zarąbiste, więc będzie git. Mam chwilę. Możesz zadawać jakieś randomowe pytania. Ale miało być te podróże, tak? Czy już się zmieniło? Najlepsze wspomnienie z Grecji. Zepsułem właśnie ciastko. No trudno, zdarza się. Ja już zacznę wałkować nowe. No, najlepsze wspomnienie z Grecji. Cały tydzień spędzony na łódkach, to jedno wielkie super wspomnienie. Najlepsze wspomnienie to było spanie ze mną na dworze. Ta noc z gwiazdami. He, taniec z gwiazdami. Dancing with the stars. Karo, what did you do? It's sticking. Ale tutaj nie stickinguje się, tylko trochę... But it's impossible to... You're such a princess, you know? How to say odkleić? Stick it out. I hope so. From now on we can speak English, how about that? Ask me outside, how about that? Ej, boję się, że to się przypali. Gucci flip flops, coś tam. Jakie tam było jeszcze inne pytanie, no bo nie mam teraz ręki, już ci mówię. Teraz coś żeby znajdziemy. Zadać, żeby sprawdzić. Jeszcze powiedz w takim razie filmy. Najlepsze wspomnienie z... Gdzie byłeś jeszcze w wakacje? Byłeś jakieś miliony w Openerze. W Berlinie. Najlepsze wspomnienie z Openera. Okej. Okay. Time out. Najlepsze wspomnienie z Berlina. O, mówiliśmy o dzieciństwie i relacji naszej, to było? Znaczy, ktoś kiedyś napisał, mówiliśmy w jakiejś Q&A. Ktoś napisał, że ulubieńcem jest Kaja Wegewróżka, zapamiętam. Musicie się poznać, Kaja. Ja pierdykam, Kuba, tego się nie da rozwałkować. Kim jest Dylan O'Brien? Tak, wszyscy teraz wygooglają i ci sprawdzą. Na tym zdjęciu dałabym mu może z 13 lat, bardzo mi miło. Młodość. Każdy z tego. O, pytanie, czy brat wolny? No powiedz, odpowiedz. Czy pytanie, no, czy twój brat też jest weganinem? Czy twój brat jest weganinem?
No to nie było pytania do Kuby za tym zdjęciem, tylko ludzie mnie pytali, wiesz. No. Czy mój brat, opowiedz o swojej rocznicy, a ja wyjmę... Trzy dni temu minęły dwa lata, jak nie jem mięska. Bo na początku tam jadłem trochę sera. Trzy lata bez... Takie trzy lata, dwa lata, sorry. Było 7, ona kazała 8, czy jeszcze... O, więc 2, dobra, osiągnę. Uwaga. Trada, trada. Czy to dobrze? No, mają być miękkie, mają ostre. I don't know. They look raw. Ale to nie są też na zdjęcie. Dobra, jeszcze sobie na pół sekundy. I sobie na jedną minutę, bo nie chyba. One mają być takie właśnie, bo nie, czy będą za twarde. Chciałabym teraz tutaj to jakoś dobrze wezmę na pół, bo w sumie po prostu ociągam się maksymalnie. A ty to już w ogóle, bo to trzeba wstawiać od razu następne. Nawet nie mamy, nawet nie dokończyłeś, Kubusiu. Kubusiu! Pytanie, czy jeździłaś na rowerze parę dni temu, Kubu? Ja? Nie, to było 20 tygodni temu zadane pytanie. Powinno być wysoko, mama to jest po prostu dobra. Mamo, jesteś tam? Pozdrów widzów. Pozdrawia widzów. Ustawiłaś to za nisko. Może kiedyś się ukaże podcast z mamą. No tak, ale kto by chciał usłyszeć? A? Piszcie w komentarzach. A co mówisz, tyle? Co mówisz, mamo? Że można to przecież przenieść. No, przeniosłem, ale za późno, bo one się nie mogą tak długo robić. Myślę, że widzowie będą zachwyceni tym filmem. Dajcie znać, czy wolicie krótkie, czy długie vlogmasy. Kubuś potrzebuje feedbacku. Nie, potrzebuję teraz słowa, bo zgubiłem słowo. Taki format wam odpowiada. Plus będziemy wiedzieć na przyszły rok, bo to jest ostatni vlogmas, chciałam powiedzieć, że jak masz coś do powiedzenia, to... Powiedz, Kuba, czy masz jakieś prezenty świąteczne? Zażongluję. Nie, bo zaraz zażonglujesz prosto małą... umiesz żonglować? Wow. Kubuś... Czy kupujesz prezenty, czy jeszcze podpinasz się pod innych? Kupuję. Dla wybranych? Dla wybranych. Dobra, wyłączysz, nie chcę się. Dla wybranych. Czy jesteś zajęty, czy nie? Nie, bo już znowu Justyna się będzie mnie pytać. O, ty ubierasz się u Prady! Dobra. Ale mam zeza. Tak, Kubuś, robimy taste test. Skoma, jakiego mam zeza? No, masakrycznego. Nie chciałam ci mówić przez całe życie. Robimy taste test? Teraz ja go trochę nie widzę. Pomarańczowe. Mi smakują. Dobra. Tylko za mało przypieczone. Czy nie? Dobra, dam jeszcze. Ja bym to bardziej przypiekła. Nie, spoko, mają coś sobie. Smaku są bardzo dobre. I są i słodkie, i są pomarańczowe. Mało czy przyła do pyrnika. Ale trzeba dać, muszę coś zrobić z moim zezem. Co trzeba dać? Jakiś dobry lukier do tego. Ale to dopiero przed podaniem, dzień przed podaniem robi się lukier, tak jak przeczytałam. Zaraz się zostajemy, pokażemy wam, jak wszystkie będą ułożone i idziemy oglądać, gdyby ubiera się u Prady. Dobra. Kocham to. Kochani, tak wyglądają studzące się pierniczki. Potem przełożę je do słoika, pokażę wam, jak to wygląda. Jeszcze ostatnia partia piecze się tutaj, a ja lecę na film. Tak już się prezentują gotowe pierniczki, ostudzone. Przełożyłam je do blaszanego opakowania wyłożonego papierem. Na samym wierzchu widzicie moją gwiazdę i renifera. Także słuchajcie, no tutaj już praktycznie kończymy vlogmas, ale może odezwę się do was jeszcze osobiście na pożegnanie. Kochani, o ile nie mylą mnie moje obliczenia, dzisiaj mamy u was 24 grudnia i mam nadzieję, że nikt nie ogląda teraz tego filmu, tylko wszyscy są w swoim gronie rodzinnym, ale teraz jak o tym myślę, to chyba wrzucę wam ten film po prostu rano. Wrzucę go o 12 i to będzie ostatni pożegnalny vlogmas. I chciałabym oczywiście życzyć wam od siebie wesołych, spokojnych, rodzinnych i smacznych świąt, żebyście się zrelaksowali, żebyście spędzili ten czas wśród najbliższych i cieszyli się tymi dniami, delektowali się nimi. Po raz kolejny to powiem w towarzystwie dobrego jedzonka. Bardzo gratuluję zwyciężczyni dzisiejszego konkursu. Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwa i dostaniesz prezent ode mnie jako dodatkowy
prezent. Oczywiście skontaktuję się z Tobą prywatnie. Wszystkim innym osobom dziękuję z całego serca za to, że wzięliście udział. Będzie więcej u mnie rozdań, jeżeli macie na nie ochotę. Z innymi regułami, też niekoniecznie może na Instagramie. Co więc nie mówicie, że byłam cała rozmazana. Postanowiłam stanąć na tle choinki. Ja się z Wami żegnam i widzimy się we vlogmasach. Mam nadzieję już za rok. Wszystkiego najlepszego. Pa!